krótkiej przerwie wracamy do rozmowy na temat nowego czasopisma komiksowego Comics i My. Nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o recenzjach. Jest recenzja komiksu V jak Vendetta. Tak, to jest recenzja takiego dosyć popularnego w kręgach lewicowych komiksu, dlatego że scenarzystą jest brytyjski twórca Alan Moore. On jest uważany za geniusza. Ja trochę z tym jednak bym polemizował. Też również w jego twórczości są okultystyczne wątki, więc ja bym jednak ostrożnie podchodził do tego pana i do jego twórczości. Natomiast od strony technicznej rzeczywiście jest to zawodowe. Ale jest to świetne, że poruszasz tematykę, żeś z punktu widzenia takiego konserwatywnego zajmujesz się popkulturą, bo jest to taka tematyka bardzo niedoceniona i lekceważona przez środowiska konserwatywne, a niesłusznie, bo moim zdaniem to ona kształtuje tożsamość współczesnego społeczeństwa. Jeżeli nie będziemy widzieć tego, co się dzieje w popkulturze, to przegapimy, jaki jest wpływ jakichś środowisk na tożsamość naszego społeczeństwa. No rzeczywiście, staram się w tej popkulturze pokazywać pewne rzeczy, czy to tymi komiksami historycznymi, które robię dla IPN-u, czy też tym projektem tego magazynu. Bo wydaje mi się, że na prawicowe środowiska za mało miejsca poświęcają kulturze i popkulturze w szczególności. Wydaje mi się, że czas tutaj troszeczkę nadrobić ten stracony czas i zaproponować coś też swojego. Więc po to między innymi powstał ten magazyn. Tu jeszcze mam takie pana Skalinowskiego kolejne paski, no i to już koniec w zasadzie, jakieś reklamy. Gdzie będzie można czasopismo kupić? W zasadzie ono jest dopiero od tygodnia wydrukowane. Od tygodnia na razie można kupić je w sklepie gildia.pl. Natomiast ja jeszcze prowadzę rozmowy, żeby poszerzyć jakąś bazę dystrybucyjną tego. Miejmy nadzieję, że się uda. Czyli zachęcam wszystkich do zakupu jedne, prawdopodobnie, znaczy mogę być pewien, że w bardzo ważnego czasopisma o popkulturze i mam nadzieję, że czasopisma, które zostanie dostrzeżone, a nie będzie ignorowane jak do tej pory wszystkie te różne próby zajmowania się z punktu widzenia konserwatywnego popkulturą. Dziękuję bardzo.